Jeszcze proszę o sekundkę. Z ustawień technicznych miałem problem z internetem, ale całe szczęście udało się technicznie to naprawić. Już do Was wracam. Tylko połączę się. Dobrze. Z małymi problemami technicznymi, 4 minuty, 5 minut po ślizgu, natomiast już z Wami jestem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie niezwykle interesującym, szczególnie z mojej perspektywy, ponieważ ukazał się raport najzdrowszych i najmniej korzystnych dla nas diet. Tak chciałbym, żeby każdy z tego spotkania wyciągnął, co może zmienić w swoim żywieniu, aby uzyskać jak najwięcej. Powiedzcie, jakie macie doświadczenia z dietami na początku? Ja nazywam się Mikołaj Choroszyński, zajmuję się psychodietetyką, jestem też prezesem i założycielem Fundacji Fit Mind, gdzie w gronie wyśmienitych specjalistów pomagamy stać się ekspertem od obsługi swojego organizmu, swojego ciała, psychiki, tak aby problemy żywieniowe przestały być problemami, aby jedzenie nie stanowiło dla nas trudności. Jakie macie doświadczenia z dietami? Dzisiaj zaczniemy, podzieliłem sobie nasze spotkanie na diety o najgorsze i dlaczego są najgorszymi dietami i uznane są najniżej w tej klasyfikacji. Oraz o tych najzdrowszych dietach, czyli zaczniemy trochę od takiego może postraszenia, gdzie trzeba uważać, bo to nie znaczy, że te wszystkie diety są bezwzględnie złe, ale są raczej mniej polecane. A to ze względu przede wszystkim na cztery elementy, które uwzględniano w tym raporcie, czyli kompletność składników odżywczych, jak te diety nas odżywiają i jak wpływają na dobrostan organizmu, zagrożenia i korzyści dla zdrowia. To wszystko jest oparte o literaturę naukową. Tu zespół naprawdę świetnych specjalistów z bardzo różnych dziedzin zebrał te informacje i dzięki temu powstał taki ranking. Trzecim elementem jest długoterminowe utrzymanie, bo wiecie, jak to jest. Wiele osób mówi, że o, byłem na świetnej diecie. A kiedy ją stosowałeś? No właśnie jestem w trakcie. Ale jak zapytamy, jak ta dieta się sprawdza na przykład po roku, to okazuje się, że 20% efektów, 20% osób utrzymuje efekty w przeciągu roku. Jeżeli oceniamy skuteczność diety czy żywienia, takich modyfikacji żywieniowych, to pamiętajcie, taki ważny parametr, żeby to oceniać w okresie 2 lat. Czyli ja sobie stosuję coś, powiedzmy, w lutym 2024 roku, czyli w lutym 2026 roku chciałbym mieć te same efekty, utrzymać je, albo przynajmniej zbliżone. No a tutaj niestety większość modeli żywieniowych nie przekłada się na skuteczność. Dla osób, które oglądają dzisiejszy wykład na YouTubie, na Facebooku, proszę o zostawienie
kciuka, serduszka, jeżeli uważacie, że te materiały są dla Was wartościowe, to bardzo pomaga i też daje energię do działania. Dobra, pytam, czytam komentarze. Anastazja, zastanawiam się nad keto, bo mam problemy z tarczycą i dobrze się czuję po posiłkach bez węgli. Dobra, no to dzisiejsze spotkanie trochę o tym będzie. Dla mnie nie istnieje coś takiego jak dieta. Jest tylko zmiana sposobu życia długoterminowo. Dziewanna pisze, świetne podejście. Natomiast tutaj zaznaczę, że są diety na przykład kliniczne, bo samo żywienie, same diety możemy podzielić na trzy kategorie. Czyli jest to dieta zwyczajowa. To tak jak mówisz, tu nie ma słowa dieta, po prostu jemy tak, zmieniamy nawyki, żeby to było z nami spójne i długoterminowe. Drugą kategorią są diety lecznicze, diety kliniczne. Okej, jeżeli ktoś choruje, na przykład ma zapalenie trzustki, niewydolność wątroby i tak dalej, to konieczna jest dieta lecznicza. I wtedy trzeba się trzymać bardzo precyzyjnie, ale są też diety alternatywne, czyli no, ktoś z jakichś względów na przykład ogranicza gluten albo nie je mięsa. Tak? To też są jakieś modyfikacje diety, które możemy podzielić i wymienić. Dzień dobry Grażyna, mam chyba wszystkie możliwe w tym dietę keto, doktor Dąbrowskiej, Witalię, dietetyka, paleo, wszystkie odwagę po keto, pisze Beata. Postprzerywany, Anna. O, postprzerywany to jest może nie dieta, tylko bardziej taki sposób. Bym to określił takim narzędziem pomocnym. Dokładnie, zmiany nawyków żywieniowych, tylko ciężko to utrzymać. Dobra. A tutaj Lidia pisze, mam wrażenie, że przerobiłam wszystkie diety. Były rezultaty, ale na krótko. Okej. Okay. Kiedyś próbowałam diety Dukana i schudłam bardzo szybko, bardzo dużo, ale wiem, że to było niezdrowe, ponieważ za dużo białka, które obciążają nerki. O diecie Dukana będzie dzisiaj. Bożena, dzień dobry. Izabela, obecnie jem 3 posiłki, śniadanie warzywno-białkowe, węglowodany dopiero na obiad i kolację, śniadanie okej, i obiady bardzo duże. Zmagam się z insulinoopornością i niedoczynnością tarczycy, wolny metabolizm i ciężko mi utrzymać dobrą wagę. Beata, nie ma czegoś takiego jak wolny metabolizm, wiesz? To jest trochę takie hasło, które sprawia, że kupuje się więcej suplementów i ludzie są trochę tacy skołowani tym określeniem. Jeżeli starczy nam czasu, to z chęcią jeszcze do tego wrócę. Natomiast przejdźmy do tych diet. Jakie są najgorsze diety według tego rankingu 2024 roku? To jest ranking Best Diets. Przygotowany przez US News. Natomiast ta firma, ta organizacja zebrała naprawdę świetnych specjalistów, sprawdziłem i wielu z nich jest cenionych i znanych i też o wielu z nich uczyłem się ich książkami, wykładami, więc zacznijmy może od tych najmniej zdrowych. Na samym końcu diet niezdrowych była dieta raw food, czyli dieta, surowa dieta. Bo w takiej diecie, wiecie, co jest gorsze od połowy jabłka z robakiem? Połowa jabłka z połową robaka. Ale to może wtedy w takiej diecie zwiększyć chyba wartość odżywczą, ponieważ ta dieta surowa, ona jest może w jakichś kręgach bardzo popularna, znaczy są kręgi, które się tym bardzo interesują. Chociaż jakiś czas temu, w zeszłym roku, doprowadziła do śmierci znanej modelki, albo między innymi ta dieta. No i do tej diety raw food, tej diety surowej diety, możemy zaliczyć dietę Dąbrowskiej, post-Dąbrowskiej. To też jest dieta właśnie surowa. Dlaczego jest ta dieta na samym końcu i ma najmniejszą punktację ze wszystkich? No zaraz sobie do tego dojdziemy. Już Wam o tym... Okej. Okay. Ponieważ... Zalet jest to, że się nie za bardzo liczy węglowodany i kalorie,
i bardzo jest sycąca. Ma dużą zawartość białka, ale przede wszystkim ma minimalną wartość odżywczą. Nie da się zaspokoić wszystkich składników odżywczych długoterminowo. Okej, można schudnąć w jakimś krótkim etapie czasu, natomiast długoterminowo nie da się tego utrzymać. Jedzenie, produkty są bardzo limitowane, jest niezdrowe i niebezpieczne dla większości osób. Nie ma praktycznie badań na ten temat. No i po krótkim takim etapie, na przykład spadku masy ciała, zaczyna brakować składników odżywczych i siada zdrowie po prostu. Więc pierwszą dietą jest ta dieta surowa. Drugą dietą, wymienianą jako najbardziej niezdrowa, czyli podium, jest dieta Dukana. Dieta wysokobiałkowa, bardzo wysokobiałkowa. No i faktycznie, no, organizm chudnie, jak się wcina samo białko, bo się później już tego białka nawet nie chce jeść tyle. Ile można jeść surowego twarogu, piersi z kurczaka i... Natomiast sam lekarz, doktor Dukan, który ją opracował, zostało mu odebrane prawo wykonywania zawodu, z tego co wiem, ponieważ ze względu na falę śmierci niewydolności nerek, która szczególnie była popularna, szczególnie była taką epidemią we Francji, bo on zyskał duży przyklask mediów i nagle okazało się, że jest metoda, która pozwoli ci zmienić swoje odżywianie, schudnąć i utrzymać to długoterminowo, no ale niestety ludzie doświadczali po prostu problemów zdrowotnych. Pracowałem z osobami, które po tej diecie na przykład uruchomiła się u nich niedoczynność tarczycy albo choroba Hashimoto. Więc jest niebezpieczne. Lepiej nie stosować. W ogóle jak można opisać najgorsze diety? Takim jednym spójnym określeniem. Jest to dieta, której nie chcesz dać swojemu dziecku. Zastanów się, czy to żywienie, które stosujesz, chciałbyś dać albo chciałabyś dać swojemu dziecku. Jeżeli odpowiedź brzmi nie, to nie rób tego sobie. To nie jest warte. Okay? To jest taki wyznacznik, który może w prosty sposób pomóc Wam na zdrowy rozsądek oceniać, które diety są dla Was dobre i z których wyciągniecie jak najwięcej. Co tam dalej mamy? Dietę, jest taka dieta, to jest, ten raport jest amerykański, więc ja trochę go przekładam na nasze tutaj środowisko, ponieważ jestem dosyć dobrze zaznajomiony z tym, co różne osoby jedzą, jak się odżywiają, jakie diety stosują. Jest dieta Slim Fast. To jest taki model szybkiego odchudzania oparty o produkty zastępujące posiłki. Czyli są jakieś koktajle, jakieś szejki, gotowe batoniki. Znacie takie firmy, które sprzedają gotowe dania i proponują, żeby zastępować tym normalne posiłki? No to znowu tego typu model odżywiania faktycznie przynosi szybkotrwałe rezultaty, ale nie mamy dobrego sposobu, żeby zastąpić zdrową dietę suplementami samymi. Więc zaletą tej diety jest szybkość przygotowywania, no bo tu się jakiś koktajl wrzuci, nie wiem, batonika zje, czy zaleje jakąś gotową zupkę. Natomiast jest bardzo monotonna, jedzenie, brakuje różnorodności posiłków. No, nasze bakterie jelitowe potrzebują przynajmniej 30 źródeł błonnika w tygodniu. Na takie diecie ciężko by było dostarczyć taką ilość. Z czasem może powodować uczucie głodu i to uczucie głodu, jeżeli nie będzie odpowiednio zadbane i zaopiekowane, to wróci masa ciała. Bo pamiętajcie, że jeżeli chce się trwale zredukować masę ciała, to trzeba dobrać swoje żywienie tak, aby nie powodowało nadmiernego uczucia głodu, takiego przewlekłego. Okej, czasem w ciągu dnia no, to jest normalne, że poczuję głód i mogę powiedzieć, że mogę sobie wewnętrznie powiedzieć, dobra, to jest jakieś uczucie głodu, to mnie nie zabije, skupię się jeszcze, skończę, co mam do zrobienia i zjem. Tak, tam 2-3 godziny mogę, godzinę, dwie, powiedzmy trzy, mogę być głodny i nic się nie dzieje kompletnie. Ale wiem po prostu, że
potrzebuję coś zjeść, najem się i potem będę syty. Ale jeżeli jest się permanentnie głodnym, no to to już jest informacja, że okej, coś jest nie tak. Czwartą dietą z tych najmniej zdrowych była dieta Atkinsa i nasza adaptacja tej diety to dieta Kwaśniewskiego, czyli tłusta dieta, tam nie ma takiego znacznego ograniczenia węglowodanów jak na diecie, ketogenicznej. No i znowu, to oczywiście przekłada się na spadek masy ciała. Jedzenie jest ograniczone kalorycznie, zmniejsza różnorodność produktów. No a w efekcie niestety może powodować różne problemy zdrowotne, brak różnorodności diety, może być niebezpieczne dla niektórych osób. Jest dużo też zasad do pamiętania. Tak? To jest taka dieta bardzo restrykcyjna. Niewiele jest badań na ten temat, jak długoterminowo wpływa na zdrowie. No i po jakimś pierwszym okresie zachłyśnięcia mogą pojawić się niedobory żywieniowe. No i znowu, to jest dieta, której byśmy nie chcieli polecić swojemu dziecku. I piątą w kategorii najgorszych diet, czy takich no, na samym końcu najzdrowszych diet, jest dieta ketogeniczna. To może być zaskoczenie dla części osób, dla większości pewnie nie jest. Pamiętam, jak zgłosiła się do mnie kiedyś pacjentka na diecie ketogenicznej. Chciała zadbać o to, żeby w jej domu były zdrowe nawyki żywieniowe. Odezwała się do mnie potem, jak jej 7-letnia córka zapytała: mamo, czy ja też powinna mnie jeść węglowodanów? I zapytałem, co jej pani odpowiedziała. No oczywiście, że powinna jeść. A dlaczego pani nie je? Więc to jest ten obszar zdrowia społecznego i w tym obszarze ma bardzo mało punktów ta dieta ketogeniczna. Czyli nie jest najlepsza dla rodziny i dla kontaktów społecznych, a zdrowie społeczne jest filarem zdrowia. Jeżeli sobie jakimś naszym wymysłem żywieniowym ograniczamy kontakty społeczne, to długoterminowo to nam po prostu nie poskutkuje, nie podziała. Dieta ketogeniczna w niektórych przypadkach jako dieta kliniczna, jako dieta, jako leczenie, na przykład przy lekoopornej padaczce u dzieci, może być wykorzystywana. Natomiast tutaj podkreślone jest w tym zestawieniu wszystkich badań zebranych na ten temat, że jest wyjątkowo trudna do utrzymania długoterminowo. Są osoby, które na tego typu modelu żywieniowym wytrzymują długo, natomiast zakładam 99% osób i większość osób, która zgłasza się do psychodietetyka, też przeszła przez diety ketogeniczne, nie utrzymuje tego długoterminowo. A dieta ketogeniczna zmienia nawyki żywieniowe. Ale wiecie jak? Uczy pacjent, czy dana osoba uczy się jeść tłusto, a potem wraca do węglowodanów i słodyczy. I w efekcie je tłusto i słodko. Więc organizm dostaje taki koktajl, że ciężko jest utrzymać zdrowie w dłuższej perspektywie. Więc mamy piątkę takich diet, na które po prostu trzeba uważać. Dziewan napisze, absolutnie się zgodzę. Osoby z chorymi nerkami muszą uważać na białko i w ogóle w nadmiarze białko nie jest zdrowe. Ja nie mam problemów z cukrem, z otyłością, bo nie jem nic od co jest związane z cukrem, ale fajnie kogoś mądrego posłuchać. Dziękuję, kłaniam się. Jestem na diecie low carb od ubiegłego roku. Ale tu są diety low carb i zaraz do tego wrócę, bo najzdrowsze diety wymienione, piątka najzdrowszych diet, które chciałem opisać, mają zaznaczony taki podpunkt, że można je stosować zarówno w wersji wysokowęglowodanowej, jak i niskowęglowodanowej. Tylko że dieta niskowęglowodanowa nie jest tak restrykcyjna jak dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna jest zero-jedynkowa, albo jest się w stanie ketozy, albo nie. Ale można jeść węglowodany w rozsądnych ilościach, jeżeli zadba się o wszystkie inne aspekty. Domyślacie się, co może być tą piątką najzdrowszych diet wymienionych w badaniu?
Jaka może być piątka najzdrowszych diet? Izabela, dieta śródziemnomorska. Okej. Jakie jeszcze macie pomysły? Rafał Dasz. Zdzisława Śródziemnomorska Mind. Rafał Dasz. Bożena niskokaloryczna. Bożena, tutaj nie ma takiego, nie ma takiej diety jak niskokaloryczna w modelu, jako model dietetyczny, bo każda z tych diet może być nisko i wysokokaloryczna. Że to jest jeden z parametrów każdej diety. Ania fleksitariańska, a Mati pisze mniej żyć. Tak, mniej żyć. Jeżeli ktoś żyży za dużo, bo wiecie, że to nie jest problem wszystkich. Współpracuję z osobami, które chcą jeść odpowiednio, bo na przykład zaburzenia w kierunku anoreksji. Nawet bez koniecznie stwierdzonej anoreksji, ale wiele osób jest tak permanentnie się odchudza. Znaczy ma bardzo restrykcyjne podejście do żywienia i jest w stałej diecie. To jeszcze na Facebooku przeczytam, co piszecie. Ewelina pisze śródziemnomorska, Ewa śródziemnomorska, Elżbieta śródziemnomorska, Aneta śródziemnomorska. Kasia intuicyjna, czyli obserwujemy swój organizm i jemy to, co nam służy. Kasia, to jest ideał, do którego dążymy. Taka intuicyjna. Natomiast w wieku paru lat mamy tą intuicję bardzo fajnie rozwiniętą. Dzieci potrafią wybrać, co im jest potrzebne, ale potem gdzieś to nam się rozmywa. Szczególnie w środowisku, gdzie mamy bardzo wiele bodźców. Tracimy kontakt z tym, co nam mówi ciało. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, to przejdźmy do tych diet. Zaraz poczytam resztę komentarzy. Cieszę się, że możemy wymieniać się komentarzami. No dobra. Czyli ja tutaj wybrałem. Oczywiście macie rację. Dieta śródziemnomorska jest na pierwszym miejscu. Niezmiennie. I o tej diecie śródziemnomorskiej. Ona jest szczególnie skuteczna z tego względu, że jest po pierwsze jest bardzo dobrze przebadana. To jest jej największy walor. Jest bardzo dobrze przebadana, ale ona polega na tym, że mamy różnorodność produktów. Tak? Czyli talerz pełen wszelakich dobroci. Są diety śródziemnomorskie bardzo w wielu wersjach. Na przykład jest dieta nordycka czy bałtycka. Ona jest bliższa do nas. Zamiast oliwy z oliwek jest olej rzepakowy tam są też ziemniaki, buraki uwzględnione. Dodatkowo je się owoce w diecie śródziemnomorskiej, warzywa, pełne zboża, wszelkiego rodzaju strączki, fasolki, orzechy, oliwa z oliwek i świeże zioła. Tak, jest tam dużo zielonego. To jest dieta śródziemnomorska. Dołącza się do tego przynajmniej 2 razy w tygodniu owoce morza i ryby, chociaż teraz więcej niż 2 razy może być ryzykowne ze względu na zanieczyszczenia. Nasz ocean jest już niestety zupą śmieci i ryby mają te śmieci, metale ciężkie też w sobie. Natomiast jedzenie odpowiedniej ilości ryb jest jeszcze bezpieczne. Jeszcze, to w ogóle jest przykre, że trzeba takie rzeczy zaznaczać. Dodatkowo stosuje się w diecie śródziemnomorskiej nabiał, jajka, ser, jogurty, ale z taką rozwagą, tak żeby one były elementem diety, ale nie jej bazą. Czerwone mięso i słodycze najlepiej jest zarezerwować na specjalne okazje, od święta, okay? Tam wszystko jest dozwolone. Można tego typu produkty konsumować, ale okazjonalnie i okazjonalnie też akceptowalne jest wypicie lampki czerwonego wina. Wiecie, no i tutaj ta dieta praktycznie tam zebrała największy ogół punktów z różnych kategorii. Jest bardzo dobra dla rodziny, dla serca,
dla zdrowego odżywiania bez zaburzeń, bo też warto wspomnieć, że te pięć najgorszych na samym końcu, może nie na, z najniższą punktacją, o to mi bardziej odpowiada, z najniższą punktacją diet prowadzą też często do zaburzeń odżywiania i często sięgają po nie osoby z zaburzeniami odżywiania albo z zaburzoną relacją z jedzeniem. A jeżeli mamy tą relację z jedzeniem zdrową, to sięgamy po taką różnorodną dietę i nie boimy się jedzenia, nie boimy się. Więc jest też dobra dla planety. Na drugim miejscu tutaj jest pod kątem dobra dla planety. Dobra jest dla naszych kości i stawów. Tutaj numer jeden, dla kości i stawów. Pamiętajcie też, że te diety z dużymi ograniczeniami mogą mieć ryzyko w postaci demineralizacji naszych kości i stawów. A jeżeli, wiecie, ktoś dojdzie do spokojnie do emerytury i chce na emeryturze rozwijać swoje pasje i podróżować, ale złamie na przykład biodro, to bardzo niskie są rokowania dla w ogóle przeżycia i zdrowia. Dieta śródziemnomorska jest zaznaczona jako dobra dieta do utraty masy ciała. Dla cukrzyków jest świetna i jest bardzo łatwa do przestrzegania. Natomiast ma dobry profil składników odżywczych, różnorodne produkty spożywcze, zawiera odpowiednie ilości błonnika, nie trzeba liczyć kalorii, nie trzeba liczyć węglowodanów, nie ma zakazów i ma potwierdzone niezliczonymi badaniami korzyści zdrowotne. Widzicie, jakie są minusy tej diety? Bo są minusy. Planowanie i przygotowywanie posiłków to jest minus i plus, ja bym to tak określił. Dlaczego? Bo dieta śródziemnomorska to też jest cały styl odżywiania. On oryginalnie dieta śródziemnomorska łączy się też z kontaktami społecznymi, takim rozluźnieniem, te jedzenie się przygotowywuje i je odpowiednią ilość czasu. To nie jest dieta, którą możemy sobie w shaker załadować i biec dalej zestresowani. To gdyby tutaj problem jest gdzie indziej wtedy, w nadmiernej ilości stresu niż w diecie. I drugim minusem wymienionym jest takiego może brak dokładnego przewodnika, wytycznych, co jeść. No ale tu można, jest wiele profili, wiele instytucji, firm, osób, które opisują, jak można stosować dobrą, zbilansowaną dietę śródziemnomorską. I tak naprawdę od tej diety śródziemnomorskiej wychodzą dwa pozostałe modele żywienia uważane jako najzdrowsze, czyli dieta DASH, to się Rafał napisał wcześniej, że DASH jest według niego najzdrowsza. To jest modyfikacja diety śródziemnomorskiej, ale tak, aby przeciwdziałać chorobom serca. Czyli największy killer naszych czasów to choroby serca. Miażdżyca, zawały, nadciśnienie itd., itd. Dieta DASH polega na ograniczeniu ilości soli. To jest, sól jest bardzo limitowana, do 1,5 mg soli dziennie. Dodatkowo ogranicza się też tłuszcze. Szczególnie w diecie śródziemnomorskiej zawartość tłuszczu może być od 30 do 40%. A w tej diecie DASH raczej około 30 albo nawet poniżej. Szczególnie te tłuszcze nasycone, pochodzące z produktów zwierzęcych, a zaleca się chude źródła, czy odzwierzęce, czy właśnie nabiałowe, ale przede wszystkim warzywa, owoce i pełne zboża, ponieważ dieta DASH też dba o to, aby była duża zawartość magnezu, potasu, wapnia. To wszystko wpływa na równowagę elektrolitową w organizmie i sprawną pracę serca. I też jest wiele prac potwierdzających jej skuteczność w przeciwdziałaniu chorobom serca. Mamy dietę w trzecim miejscu z
powrotem na podium, bardzo się z tego osobiście cieszę, jest to kolejna modyfikacja diety śródziemnomorskiej, czyli dieta MIND, o której napisałem w książkę kilka lat temu. Dieta MIND jest dietą, która jest w stanie ograniczyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera o 53%, czyli jest to dieta niezwykle korzystna dla naszego mózgu i ona zawiera praktycznie wszystkie te korzyści diety śródziemnomorskiej, więc jest różnorodna, jest elastyczna, jest dobra dla rodziny, dla społeczności, nie odcinamy się ją stosując od kontaktów społecznych, natomiast modyfikacją w stosunku do diety śródziemnomorskiej jest to, że zaleca się jedzenie codziennie porcji zielonolistnych warzyw. Bogactwo, to jest taka multivitamina, którą sobie dodajemy. Dodatkowo skupia się na odpowiedniej ilości orzechów i jagód, albo owoców leśnych. To jest szczególnie tutaj istotne. I tak jak wspomniałem, zarówno diety śródziemnomorską, dietę DASH, dietę MIND można stosować w wersji niskowęglowodanowej, nie ma problemu. Można stosować w wersji wysokowęglowodanowej, nie ma problemu. Może być to dieta niskokaloryczna, może być wysokokaloryczna. Gdyby tutaj możemy modyfikować tymi słowaczkami, bo samo założenie jest tutaj istotne, sama idea, co tam dobrze, żeby się znalazło. Żeby to był bardziej element stylu życia niż dieta, którą stosujemy przez krótki czas. Ucięło mnie.
Jestem z Wami z powrotem. Widzicie mnie i słyszycie? Dajcie znać, proszę. Tak, ok. Nie wiem, gdzie mnie ucięło. To wrócę do tej diety, która jest na czwartym miejscu najzdrowszych diet, czyli dieta Mayo Clinic. Dieta Mayo Clinic polega w skrócie na 12-tygodniowym planie zmiany nawyków żywieniowych, programie zmiany nawyków żywieniowych. I to mnie zaskoczyło, ponieważ jest wyjątkowo podobna do programu FitMind. Nasz program trwa 10 tygodni, w Mayo Clinic trwa on 12 tygodni. Jest pierwszy etap 2 tygodni, gdzie jeszcze się nie liczy kalorii, tam można stosować, zmienia się nawyki żywieniowe, można stosować jako przekąski owoce i warzywa. Masa ciała wtedy zazwyczaj już zaczyna spadać, a po tych okresie 2 tygodni jest etap Lose It, gdzie bardziej dba się już o wielkość porcji, o jakość posiłków, aktywność fizyczną i wsparcie społeczne. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ta dieta, ten model Mayo Clinic jest wyjątkowo popularny w Stanach, a my rozwijamy ku mojemu zaskoczeniu bardzo podobny model w Polsce, no i też zyskujemy na popularności. Jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to oczywiście zapraszam. Najbliższa grupa rusza już tą środę. Prowadzi ją Urszula Banaszek i Agnieszka Maddejczyk, świetne specjalistki. I w 10 tygodni można w 10 tygodni zmienić swoje nawyki żywieniowe. Stara dieta Mayo była strasznie restrykcyjna i niezdrowa. Być może, bo oni ją modyfikowali przez długi czas. Natomiast doszli do takiego momentu, gdzie jest uważana za jedną z najzdrowszych, więc tam awansowała w rankingu. To można im tylko pogratulować. To jest ciekawe, że właśnie tam dieta jest na czwartym miejscu. Jeszcze jako takie ciekawostki Wam dodam. Dieta, która pojawiła się na miejscu piątym, to dieta fleksitariańska. Jak to się mówi, flexi jest sexy, czyli taka dieta roślinna, ale z dopuszczalną od czasu do czasu gdzieś tam ilością produktów zwierzęcych. Czyli powiedzmy, udział produktów zwierzęcych jest rzędu 10-5%, ale nie są jedzone jako główny element diety, są jedzone bardziej okazjonalnie. No i znowu, jest to bardzo elastyczna dieta i polecana w tym zestawieniu jako top 5. Oczywiście diety roślinne są dobrze przebadane i odpowiednio zbilansowane. Szczególnie taka dieta flexi, gdzie od czasu do czasu pojawiają się produkty od zwierzęce, sprawia, że ona jest lepiej zbilansowana. Nie trzeba suplementować na przykład witaminy B12. Z ciekawostek, na dietą siódmą, taką jedną z fajniejszych diet, które mają ogólny wskaźnik, najwyższy wskaźnik do redukcji masy ciała, jest dieta wolumeryczna. Co oznacza, że jest to dieta, która ma duży rozmiar, czyli jej bazę stanowią niskokaloryczne produkty. To tak jak często powtarzam, żeby codziennie zjeść miskę sałatki wielkości swojej głowy, albo sam stosuję niskokaloryczne ciapaje, tak? To jest pewna modyfikacja diety, można to nazwać w pewien sposób dietą wolumeryczną, czyli potrawy, posiłki są duże objętościowo, są odżywcze, a z drugiej strony są niskokaloryczne na każde 100 gram. Więc na przykład dietą wolumeryczną może być jedzenie sałatek, jedzenie zup. Dietą wolumeryczną raczej nie będzie jedzenie kanapek, makaronów, bardziej kalorycznych produktów fast foodowych, produktów na mieście, które są zazwyczaj kaloryczne. To mnie zaskoczyło, że ta dieta już pojawiła się na siódmym miejscu. Jeszcze dla osób, które żywią się wyłącznie roślinnie, wegańsko, dieta wegańska znalazła się na 10. miejscu. Czyli wcale nie jest jakaś super ekstra i polecana w pierwszej kategorii, ze względu przede wszystkim na to, że może dostarczać za mało wapnia i osoby na dietach wegańskich mają większe ryzyko złamania kości. Trzeba suplementować właśnie wapń, witaminę B12.
Dlatego ona gdzieś się tam dopiero w dziesiątce pojawiła. Powiedzcie, które wam są najbliższe z tych diet i wracam do waszych komentarzy. W zasadzie to na każdej diecie ciężko jest wytrzymać, pisze Dorota, prowadzić zdrowe nawyki. Ja wybrałam low carb z jedzeniem Mind. Polecam swoją książkę, dzięki. No tak, tutaj zgodzę się, że zmiana nawyków żywieniowych. Dlatego nasz program nie nazywa się programem zdrowej diety, program Fit Mind, tylko programem zmiany nawyków żywieniowych. Tutaj też od siebie dodam, że te wszystkie, jeżeli nie zintegrujemy tego obszaru świadomości, dlaczego sięgamy po pewne produkty spożywcze, chociaż wiemy, że nie są dla nas najlepsze. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to stosując jakieś diety, które będą na przykład zakazywały tego typu produktów, to ma krótkie nogi. Więc te zdrowsze diety to takie, które chcemy, aby diety. Zmiana nawyków żywieniowych to taki obszar, gdzie chcemy zintegrować też to, jak my się czujemy, żeby z czasem dojść do tego jedzenia intuicyjnego, żeby móc sobie zaufać na tyle, ale zaufanie nadszarpnięte odbudowywuje się dosyć długo. Łatwo jest to zaufanie zepsuć. Pewnie wiecie w relacjach z innymi, że łatwo jest to zaufanie zepsuć, a ciężej odbudować. I z nami jest tak samo. Więc to zaufanie, sam przeszedłem przez szereg skrajnych diet, gdzieś tam już zahaczając o zaburzenia odżywiania, jak studiowałem dietetykę i o tym wszystkim się uczyłem i kompletnie nie wiedziałem, jak to połączyć. I też zajęło mi lata, żeby być w takim stanie, gdzie nie muszę liczyć kalorii, gdzie jem to, na co mam ochotę, to co jest sezonowe, pozwalam sobie okazjonalnie na jakieś jedzenie na mieście, jakieś smakołyki. W święta nie czuję żadnej presji, że jest wiele smakołyków. A to kiedyś zupełnie inaczej wyglądało. Byłem w zupełnie innym miejscu. Dobra, to jeszcze Sylwia pisze odnośnie diety ketogenicznej. Znam dietetyków, którzy twierdzą, że tylko ta dieta może wprowadzić wiele chorób, na przykład nowotwór, insulinooporność. Co ty o tym sądzisz? Może kojarzysz bracia Rosen, oni tak twierdzą. Słuchaj, no jeżeli... No właśnie... To powiem ci moje podejście. Ja podchodzę do pacjenta i nie narzucam mu żadnego jednego rozwiązania, bo nie ma jednego rozwiązania, które pasuje do wszystkich. Każdą dietę, czy każdy model żywienia trzeba indywidualizować. Właśnie, dieta ketogeniczna w stosunku, często trzeba indywidualizować w stosunku do tego, czy ktoś mieszka z rodziną, czy nie. Tak jak o pacjentce, której wspomniałem. Więc jeżeli ktoś ma jedno skuteczne rozwiązanie i poleca, żeby każdy je stosował, to niech wam się zapali czerwona lampka. Okay? Współpracuję i współpracowałem wielokrotnie z pacjentami na dietach ketogenicznych, niskowęglowodanowych i staram się ich wspierać w tym momencie, w którym są i dobierać odpowiednie rozwiązania dla celów, które chcą uzyskać. Przede wszystkim poprawę stanu zdrowia i stanu emocji psychicznego. Więc dodatkowo bracia Rosen mają biznes związany z dietą ketogeniczną, więc nie dziwne, że oni ciągle mówią. Nie ma żadnych badań potwierdzających długoterminową skuteczność tej diety, a ostatnio ukazały się badania, że ciała ketonowe również powodują glikację białek i mogą prowadzić do miażdżycy i chorób serca. To nie jest tak, że nie jedząc cukru nie ma tej glikacji białek, że tylko po cukrze następuje takie niekorzystne zmiany biologiczne w naszym organizmie, tylko okazuje się, że na tej diecie również to sobie można zrobić. Więc to jest jeden z głównych argumentów, który w tej diecie był podnoszony. Ewa, dieta różnorodna. Kiszonki, białko, warzywa, węglowodany, dokładnie. Wszystko, czego potrzebuje organizm. Powiedzcie, czy macie jeszcze jakieś pytania odnośnie dzisiejszego spotkania?
Ewelina, słyszę ostatnio często o żywieniu według medycyny chińskiej. Co o tym sądzisz? Stawia ogólnie mówiąc na rzeczy gotowane. Dieta chińska raczej nie jest szkodliwa dla nas. Jest może jakąś ciekawostką. Też czytałem książkę na ten temat. Natomiast bardziej, może nie podchodziłbym do niej jako do medycyny chińskiej. Tylko takiego zdrowego, zbilansowanego modelu odżywiania, gdzie jest, chociaż w tej książce, której czytałem, to taki za wzór było jedzenie kilku produktów dwa razy dziennie, więc nie wiem, czy to jest korzystne, bo wiem, że może to nie być korzystne. Aneta pisze, dieta mań śródziemnomorska, orzechy, jagody, maliny codziennie, świetnie. Grażyna, od maja staram się stosować FitMind jako sposób odżywiania, ale zmiana nawyków to prawdziwe wyzwanie. Tak, tak. Ale cieszę się, że widzisz te obszary, w których to się pojawia. To jest ta różnica, prawda? Że po programie zauważasz jakieś słabe punkty i czerwone lampki. To jest bardzo ważne, bo wcześniej wiele osób nie zwraca na te obszary uwagi. Jeszcze też na koniec poproszę raz Was o zostawienie kciuka. Na koniec, jeżeli ten materiał był wartościowy, dzisiejsze spotkanie, budujemy plemię, które zdrowo się odżywia, które dba o swoje nawyki. W przyszłym tygodniu też spotkamy się na fajnym spotkaniu na temat właśnie, jak macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć albo chciałybyście poruszyć, to dajcie koniecznie znać, możecie do mnie pisać. Często Wasze wskazówki sprawiają, że te spotkania są nie tylko dla mnie ciekawe, ale i dla Was. No i grzyby, pisze Aneta. Tak, grzyby też warto. Czy warto rozmaicić dietę o adaptogeny lub grzyby medyczne, pyta Ewa. To bardzo indywidualna kwestia. Generalnie większość osób tego nie potrzebuje. To nie jest tak, że trzeba suplementować jak witaminę D3. W jakichś przypadkach pomóc. Ja okazjonalnie stosuję ashwagandę i widzę u mnie pewną poprawę. Ashwagandha jest właśnie adaptogenem. Natomiast z czasem przestaję widzieć te efekty i przestaję stosować. Grzyby medyczne stosowałem i bez większych rezultatów. Co z tym postem przerywanym, pisze Aneta. Jeżeli jest zdrowy i zdroworozsądkowy, to jest świetne. To może być bardzo fajne. Znaczy, co? Tak, post przerywany jest rzeczą naturalną. Kiedyś post przerywany nie był tak nazywany, ale i tak się jadło w, powiedzmy, jakimś oknie żywieniowym. A teraz w środowisku, gdzie rzadko można naliczyć od kolacji do śniadania 12 godzin bez konsumpcji produktów, bo po kolacji jeszcze zdarzają się przekąski, a potem rano już śniadanie, no to warto podkreślić, że te 12 godzin niejedzenia na dobę jest dla nas bardzo korzystny. Ale też dochodzą takie często te posty, i to jest bardzo prosta swoją drogą to jest bardzo prosta modyfikacja, żeby zmniejszyć ilość kalorii, bo jeżeli przestaniemy na przykład jeść po 18 i następne śniadanie zjemy powiedzmy 7-8, to w tym okresie po prostu zjemy mniej kalorii. I to jest dla nas korzystne. To tak w skrócie. Żeby pamiętać, żeby całą dobę się nie doładowywać kaloriami. Czy wymieniasz wszystkie diety polecane i niepolecane po kolei? Tak, po kolei. Dziękuję za odpowiedź. Nie jestem zwolennikiem keto. Zapala mi rampkę również, pisze Sylwia. Ciekawe mi ona tylko przy nowotworach. To jest, przy nowotworach jest nadal badana, natomiast jest to ryzyko, że będzie powodowała niedobory żywieniowe. Dodatkowo przy nowotworach, jeżeli ktoś, zależy w jakim jest stanie, bo jeżeli ktoś już ma zaawansowany stan nowotworowy, to przede wszystkim trzeba go odżywiać. On musi jeść. Czasami może jeść rzeczy mocno przetworzone, bo te osoby nie mają apetytu, więc wtedy po prostu chodzi o to, żeby odżywić organizm. A jeżeli ktoś by jeszcze miał jakieś restrykcje produktów spożywczych, to byłoby to bardzo ryzykowne.
LGBT, to olej MCT, co sądzisz o kawie z olejem MCT bez stosowania keto? No, jeżeli chcesz sobie wrzucić masę kalorii bez posiłku, to polecam. Nie widzę innych korzyści z stosowania, wlewania sobie oleju. Raczej się zaleca bezkaloryczne napoje. Po przerwany prosiłbym omówić. To już przy kolejnym spotkaniu, Aneta, z chęcią omówię. Która dieta najlepsza przy niedoczynności tarczycy i Hashimoto? Właśnie dieta w niedoczynności tarczycy i Hashimoto. Dieta lecznicza już wtedy. Czy spotkanie będzie dostępne? Tak. Czy uważasz, że potrzebujemy jako społeczeństwo suplementów? Słuchajcie, bo czas nam też już powoli dobiega końca. Czy potrzebujemy jako społeczeństwo suplementów? No z pewnością niektóre składniki trzeba suplementować, jak witaminę D3, czy składniki, których nie dostarczamy z dietą. Natomiast stosowanie multivitamin mija się z celem. W żadnych badaniach praktycznie multivitaminy nie przynoszą żadnych korzyści oprócz osuszania portfela. Poproszę o webinar o SIBO. Ważny, potrzebny temat. O to może zaproszę Agnieszkę Badajczyk, która się tym specjalizuje. Myślę, że o tych suplementach można zrobić całe spotkanie. Wiecie? Bo to jest temat. Też bym się wtedy lepiej przygotował z aktualnych wytycznych, chociaż z tego, co jestem obeznany, to stosowanie niektórych suplementów, właśnie podkreślę jeszcze raz, witaminę D3, czasami magnez, wapń w niektórych dietach, kwas foliowy, no w różnych stanach zdrowia, w różnych okresach życia stosuje się wspierająco różne suplementy. Sam, okej, suplement, często z pacjentom zalecam suplementację białkiem, ponieważ trudno jest pokryć odpowiednie zapotrzebowanie na białko, szczególnie jak ktoś nie je, ktoś chce ograniczyć produkty roślinne, produkty mięsne od zwierzęce. Niski indeks glikemiczny zastosowano stale po wykryciu hipoglikemii reaktywnej. Zdzisława, talerzy, połowa warzyw, połowa reszty, tak. No tak naprawdę talerz zdrowia to jest takie obrazowe przedstawienie diety śródziemnomorskiej. Tu Izabela, co myślisz o kawie kulopornej? To jest, to pytanie jest o kawie z olejem. Mam takie samo zdanie, że nie chcemy wypijać kalorii. Niech napoje będą bezkaloryczne, a posiłki dostarczają kalorii. Wtedy dostarczamy sobie tłuszczu bez składników odżywczych, bez białek. Czy ten ranking diet jest gdzieś ogólnie dostępny? Tak, oczywiście. Jest ogólnie dostępny ranking. Best diets overall. Wkleję wam link, jak ktoś chciałby się dowiedzieć więcej. Słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do programu FitMind. Jeszcze mamy kilka wolnych miejsc na najbliższe spotkanie w środę. Jeżeli ktoś już przeszedł z nami program i chciałby skorzystać jeszcze raz, to ma 50% zniżkę. Możecie polecać ze swoim bliskim. Wtedy również mamy dla nich zniżkę. Jeszcze wkleję na Facebooku. Jaka dieta przy Hashimoto? To wymaga osobnego odcinka. I to jest bardzo specyficzny problem. Chociaż teraz niedoczynność tarczycy, słyszałem od jednej lekarki, że jest uważana za element urody, a nie zaburzenie. Tak często występuje. Dzięki wam. Spokojnej niedzieli. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.